Mam na imię Agata, a to jest Ola i Natalia. Od kilku lat my i nasze rodziny dbamy o środowisko, segregując odpady, oszczędzając wodę i energię. Postanowiłyśmy sprawdzić, czy robią to nasi sąsiedzi. Zaczęliśmy od pogadanki na temat segregacji śmieci na papier, plastik, szkło, zużyte baterie oraz płyty CD i DVD. Namówiłyśmy sąsiadów, żeby przez tydzień zbierali te rzeczy. Potem miałyśmy je odebrać i wrzucić do specjalnych pojemników w naszej szkole. Wszyscy wysłuchali naszych rad i chętnie się zgodzili. Po tygodniu okazało się, że zebrałyśmy sporo makulatury i elektrośmieci. Pierwszy sukces. W zeszłym tygodniu poszłyśmy do jednej z naszych sąsiadek, a tam spotkała nas niespodzianka. Sąsiadka powiedziała nam, że ona już sama będzie wyrzucała zużyte baterie i płyty CD do specjalnych pojemników w Tesco przy okazji cotygodniowych zakupów. I zauważyła, że pojemniki na plastik i makulaturę stoją obok jej bloku. Drugi sukces. Mamy nadzieję, że wkrótce inni podążą za jej przykładem. A tymczasem... Ciekawe, czy wie, jak oszczędzać wodę i prąd?